Ja chcę Państwu opowiedzieć o psie mojej żony. Dawniej pies to był pies. Miał normalną długość, normalną wysokość, nazywał się Burek, siedział w budzie i szczekł. Ten ma 1,5 psa długości, ćwierć psa wysokości, nazywa się Tutuś, siedzi na kanapie i czeka. Czekasz, ja przyjdę, a jak ja przyjdę, to szczeka. To się nie da opisać nienawiści tej świni do mnie. Co się boisz, mówi Malca, mały pies. Dziękuję, rewolwer tyś jest mały, a ja za żadne skarby nie zostanę sam na sam z rewolwerem w pokoju. I dlaczego on na mnie szczeka? Bo to jest rasowy pies. Dziękuję. Proszę z nim wyjść na ulicę, to on ma 110 kroków swoje drzewo genealogiczne. I dlaczego rasowy pies ma szczekać na tyś dzięki Bogu rasowego mężczyznę? I dlaczego rasowy pies nie zna prymitywne zasady wychowania i nie idzie z korytarza na prawo, tylko uzewnętrznia się na kanapie, na której ja siedzę? I dlaczego jak go kto inny bierze na kolana, to nic. A jak ja go biorę, to on robi dosłowne szikany. Tu niedawno mówi do mnie Malcia, Moniek wyprowadzi psa na ulicę. Go włożyli smycze, obroże, oświaty, kaganiec i myśmy poszli. Tośmy wrócili o 7 wieczór do domu. Dlaczego? On zaczął ciągnąć, poleciał przez Nowolipski, Bielańską, Marszałkowską, Mokotów, tu wąchał, tam wąchał. Ja mówię, Tutuś, skarbuś, wróć. Ej, taki mały pies i taka siła. Bo ty nie umiesz postępować psem. To znaczy nie umiem postępować? Ja leciałem kłusa za nim. Teraz jest nowe zmartwienie. Tutuś chce być tatuś. To się szuka dla niego od rana do nocy cukier. Ja Państwa daję słowo, że ja za żadną dziewczyną nie latałem tak, jak latam za suką. Ja dostałem psi węch. Ja o 100 kroków czuję sukę. Jak ja widzę coś takiego z psiej śmietanki, ja podchodzę, ja się uśmiecham, ja tego nic. Medalians on, broń Boże, nie może zrobić. Trzeba dla niego znaleźć ausgerechnet psią hrabiankę albo psią markizę. Pasi już ze mną na ulicy nie wypuszcza. Ja go sprowadzam do domu 5 do 10 nałożnic dziennie, nic. To wszystko nie jest dla Tutusia. Nareszcie, przed paru dniami dowiedziałem się, że hrabia Pykajło ma tej samej rasy suczkę, taka sama niebieska psia krew. No to ja się z nim umówiłem, już wszystko było załatwione. Dzisiaj rano on telefonuje, że bardzo przepraszam, ani niestety to wczorajsze wesele jest niemożliwe. Dlaczego? Bo myśmy się dowiedzieli, że Państwo są życi.